I witam serdecznie, moi drodzy. Nie możemy się zobaczyć face to face, w związku z tym przesłamy Wam krótką opowieść o tym, co u nas się działo w dobie koronawirusa. W sumie ta doba jeszcze cały czas trwa, niestety. W związku z tym bądźmy ostrożni, zwracajmy bardzo, bardzo uwagę, abyśmy my byli bezpieczni, aby inni byli bezpieczni, a my w czasie pandemii przez kilka miesięcy bardzo mocno pracowaliśmy, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebowali najbardziej. Za prawie 50 milionów złotych kupiliśmy mnóstwo sprzętu medycznego, artykułów medycznych. Rozliczyliśmy to bardzo skrupulatnie i po raz kolejny to my, obywatele, sprawdziliśmy się. To my, obywatele, zdaliśmy egzamin, a więc kiedy to wyzwanie padło na nas, kiedy zaczęło brakować bardzo wielu rzeczy, to my, obywatele, pokazaliśmy, że potrafimy także o siebie i o innych dbać. Ta właśnie wiara, że jesteśmy razem, daje poczucie, że wygramy. Daje tą taką siłę nam wszystkim, żeby nie ulec także destrukcji, żeby nie powiedzieć sobie, skoro ktoś inny zawalił, to dlaczego ja mam teraz to wszystko organizować. Właśnie na tym polega społeczeństwo obywatelskie. Ja chcę Wam bardzo, bardzo podziękować. Zapraszam bardzo na kolejny 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączymy bardzo ludzi, nie dzielimy, ale właśnie łączymy. To jest niezwykle ważne, to jest niezwykle istotne, a Biała Podlaska jest w naszych sercach niesamowicie mocno, mocno usadowiona. Tam się dzieją rzeczy niezwykle. Z tego miejsca pozdrawiam pana doktora Hajdara.